Tariram, tarariram, tarariraririraririram, tarirariram, tararam, tararam, tararam. Gorące. To nie było przekonujące, ale serio jest gorąco. Nieważne. Obraz ten to marzenia naszych snów. Czy marzenie? Marzenie, jedno. Tak śpiewały kiedyś Filipinki, a na myśli miały herbaciane pola Batumi. Myślę, że nie trzeba być fanem szczecińskiego girls bandu z okresu PRL-u, żeby wiedzieć, jakby znać pierwsze linijki, przynajmniej refrenu tej piosenki, która śpiewała później, jak ona się nazywała? Natalia Lesz. O, Natalia Lesz śpiewała później Batumi. No ale jeśli pojedziecie dzisiaj do Gruzji, mam nadzieję, że niedługo się to uda po całej. To jeśli będziecie w okolicach Batumi, czyli stolicy Adżari, która jest częścią Gruzji, to raczej w okolicy nie zobaczycie żadnych herbacianych pól. A jeśli już zobaczycie, to bardzo musicie wytężyć wzrok i zazwyczaj te pola są mega zaniedbane. Więc o co chodzi w ogóle w tej piosence? Że to było jakieś wymyślone, żeby Polakom w PRL-u budować wizję, że w tej Gruzji to tak pięknie rośnie herbata wszędzie, ona jest taka przepiękna i w ogóle chciałbym tam bardzo pojechać? Czy to był po prostu blef? No nie był to blef i dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Odpowiedzią na wątpliwości i na to, co teraz widzicie w Gruzji, niech będzie statystyka. W 1985 roku ilość ton herbaty zebranych na terenie Gruzji wynosiło 152 tysiące. 152 tysiące ton herbaty rocznie było zbierane w Gruzji w 1985 roku. Dzisiaj, a w zasadzie w 2018 roku, to są ostatnie takie dane, które udało mi się odkopać, jest to 1,8 tysiąca ton, czyli jest to spadek tak ogromny, jak spadek w ogóle na wszystkich giełdach obecnie. W sensie jest to 99% spadek w przeciągu 30 lat. Masa. No więc zapytacie, dlaczego tak się stało i w ogóle dlaczego herbatę oprócz kojarzenia z Chinami, Sri Lanką, Indiami możemy też skojarzyć z Gruzją. Odpowiedzią na to jest Związek Radziecki. Na pierwsze jest Związek Radziecki, dlaczego tak się stało, że teraz jest tak mało herbaty gruzińskiej. A na drugie pytanie jest takie, że w Gruzji jest bardzo dobry klimat po to, żeby herbata sobie rosła i można było ją kultywować, więc był to bardzo dobry wytrych najpierw dla Rosji Carskiej, a później dla Związku Radzieckiego, ale o wszystkim po kolei. Pierwsze próbki herbaty dotarły na tereny Gruzji w 1848 roku, czyli w roku Wiosny Ludów, jest to bardzo łatwo sobie zapamiętać. One dotarły w okolice miast Suchumi i Ozurgeti. To na mapie jest mniej więcej tutaj, jak wam teraz pokazuję. No i to był taki pierwszy element długiego procesu próby implementacji krzewów herbacianych na terenie Carstwa Rosyjskiego. Żeby wam uzmysłowić, to jakby w 1848 roku, jeśli chcieliście wypić herbatę, kubek herbaty, powiedzmy, że chcieliście kupić pół kilograma herbaty, to musieliście na to wyłożyć od 10 do 12 rubli. I 10-12 rubli w tamtym okresie było warte tyle co 3 krowy. Cokolwiek, takie porównanie znalazłem w internecie, ale wyobrażam sobie, że 3 krowy to jest dość dużo. Zwłaszcza, że ludzie bardzo często nie mieli pieniędzy w ogóle i sprzedawać 3 źródła jedzenia, pożywienia na kolejne 10 lat, tylko po to, żeby sobie przez tydzień wypić herbatę, to nie był chyba najrozsądniejszy pomysł, więc była tylko dostępna dla bogaczy, a ci bogacze stwierdzili, że oni też nie chcą płacić tyle, więc żeby sprowadzać te śmieszne napoje z Chin czy z Indii, tylko chcą mieć swoje własne, więc stwierdzili, że wybiorą takie tereny, na których ziemia jest podobna do tej ziemi w Chinach czy w Indiach i tam będą próbowali wyhodować własną herbatę. Takimi ziemiami był Krym, były okolice Donu i tak aż na południe Kaukazu, no i też w pewnym momencie wybrano Gruzję na ten teren, co się okazało bardzo dobrym wyborem, strzałem w dziesiątkę. I początkowy okres tego szału herbacianego, tak to nazwijmy, to były maleńkie, pojedyncze przedsiębiorstwa takich mniejszych, powiedzmy, szlachciców, bojarów, którzy stwierdzali: a, posadzę sobie herbatę, będę sobie robił herbatę, a później będę ją sprzedawał. Oczywiście, jako że to byli janusze biznesu i nie mieli w ogóle pojęcia o sadzeniu herbaty, myślę, że to się sadzi tak jak, nie wiem, ogórki, to te przedsiębiorstwa po prostu upadały bardzo szybko. Ale był w pewnym momencie jeden gość, który się nazywał Michail Eristavi, i on był w ogóle fanatykiem sadzenia wszystkiego, co nie tutejsze.
najpiękniejsze w Gruzji. On sadził tytoń, on sadził cytrusy, sadził tropikalne owoce, jakieś inne rzeczy i między innymi właśnie stwierdził, że posadzi sobie herbatę. Problem z nim był taki, że jako że on był fanatykiem ogrodnictwa, to jego syn już niestety nie był fanatykiem ogrodnictwa. Syn stwierdził, że wybiera karierę w Petersburgu, wyjechał do Petersburga. No i nie pomagała mu też władza carska, która odmówiła mu kredytu na zakup nowej ziemi pod uprawy. I w momencie, kiedy Michail Rejstawi umarł, to cały pomysł na jego plantację herbacianą też upadł razem z nim. Więc tak przez powiedzmy 50 lat ten biznes wyglądał tak, tak sobie kuśtykał, ktoś sobie zasadził herbatę, ktoś przestał sadzić herbatę, sadzili, kończyli biznes, umierali i tak dalej. W 1892 roku bracia Popow kupili 300 hektarów pod Batumi i stwierdzili, że będą tam sadzić herbatę. Ale jeden z tych braci, Konstanty, on był taki i on stwierdził, skoro chce sadzić rzeczy, których jeszcze tutaj nikt nie sadził, a ci, którzy sadzili, to im średnio to wychodziło, to może ja pojadę tam, gdzie od setek lat sadzi się te rośliny i zobaczę, jak to się robi. I to był bardzo mądry pomysł. Nie wiem, jak on to wpadł, ale jakby to był majstersztyk IQ 300 tysięcy. No więc jeździł sobie do Chin, do Japonii, sprawdzał, jak się to wszystko robi, a na koniec w ogóle jeszcze sprowadził sobie gościa, który od lat właśnie w Chinach zajmował się taką plantacją. On się nazywał Lao John Zhao. No więc nasz pan Chińczyk przyjeżdża w 1893 roku do Gruzji i dostaje za zadanie rozwinięcie biznesu herbacianego braci Popow. Oni stwierdzili, słuchaj, Lao John Zhao, trzymaj tutaj. Ja wam powiem, co on tam dostał, bo tu jest to zapisane. Dostał tak, kontrakt na 3 lata, 500 rubli miesięcznie, dużo pieniędzy, bo to było 500 rubli dla jego własnego użytku, bo dostawał też własne mieszkanie, wyżywienie, służbę, konia, bryczkę, podróż mu opłacili w tej z powrotem pierwszą klasą, więc w ogóle gość no, musiał być w niebo wzięty, bo jechał tam jako totalny specjalista w swojej dziedzinie. Z Chin do Gruzji przywiózł ze sobą 10 tysięcy sadzonek krzewów herbacianych, no i nasiona na nowe sadzonki. No i tak sobie eksperymentował z tą herbatą. Nie musiał długo eksperymentować, bo już w 1900 roku otrzymał złoty medal na wystawie w Paryżu. Czyli jak na tak młodą plantację, na terenie, na którym nigdy jeszcze nikt nie wyhodował dobrej herbaty, to był bardzo duży, bardzo dobry wynik. No i ta herbata gruzińska, właśnie wytwarzana przez Lao John Zhao, była no, takim kamieniem milowym, krokiem milowym w historii gruzińskiej herbaty. Aha, no i ten sukces braci Popow i naszego chińskiego zawiadowcy pól herbacianych nie umknął władzy, no i rosyjski Departament Spraw Nadzwyczajnych, czyli taki urząd do spraw wszystkiego i niczego, oni zarządzali majątkiem cara Rosji, więc oni wydawali pieniądze, kupowali ziemię dla cara, jakieś tam rzeczy, no i też zajmowali się trochę biznesem, więc oni stwierdzili, hej, skoro ta herbata u nas rośnie tak dobrze, to my teraz kupimy sobie 500 hektarów w Gruzji, w okolicach miasteczka wioski Czakwi, no i tam zaczniemy uprawiać herbatę. No i rok później, w 1901 roku już wykupili Lao John Zhao, który został zarządcą właśnie tej carskiej uprawy herbaty. Co ciekawe, nasz bohater zmienił jeszcze raz przynależność, no i po tym jak w 1917 wybuchła rewolucja bolszewicka, on nie został uznany za jakiegoś współpracownika tych burżujów, carów i tak dalej, tylko przeszedł na, jakby plantacja przeszła na konto carskiej, na konto bolszewickiej władzy i Lao John Zhao utrzymał swoje stanowisko, bo oni szanowali jego osiągnięcia, był największym herbaciarzem w okolicy i w 1923 roku dostał nawet order Czerwonego Sztandaru za zasługi w pracy, więc całkiem nieźle sobie chłopak poradził i żył całkiem spoko. Pierwsze lata ZSRR to jest taki bardzo mocny herbaciany fokus w Gruzji. Sowieci po prostu sprowadzają do Gruzji tony nasionek, tony różnych sadzonek, tony sprzętu, tylko po to, żeby po 20 latach, gdzieś tam no w latach 30-40, sami zaczęli wytwarzać własne sadzonki, własne maszyny, własne nasiona, żeby ten biznes zaczął im przynosić faktycznie zyski. No i wraz z rozwojem oczywiście to nie było tak, że po prostu ludzi zaganiano na pola i kazano im zbierać herbatę. Nad herbatą też prowadzono badania. Była taka pani, która się nazywała Ksenia Bachtadze,
i Ksenia Bachtadze w swoim życiu wynalazła 19 szczepów herbaty. W sensie ona siedziała w laboratorium, brała jakieś tam nasiona, drugie nasiona i próbowała z nich stworzyć nowe herbaty, modyfikowała je. Jedna z herbat, które wynalazła, ona się nazywa wdzięcznie Gruzja numer 8. Każda z nich się nazywała Gruzja numer 1, 2, 3 i tak dalej. Gruzja numer 8 jest w stanie rosnąć przy 25-stopniowym mrozie, więc nieźle miała ta kobieta pod czupryną. W sensie myślunek miała taki. Oczywiście, co się rozpoczęło z Związkiem Radzieckim, to nie tylko rozwój tej branży biznesu, ale też prześciganie się, kto jest lepszy. Więc niestety to jest to, co zgubiło Związek Radziecki w dużym stopniu, bo się prześcigano w ilości albo w szybkości, a nie prześcigano się w jakości. Dlatego jak dzisiaj pojedziecie, nie wiem, czy na Białoruś, czy do Ukrainy, czy do Rosji, to ludzie wam powiedzą, że gruzińska herbata to jest najgorsze gówno ever. Bo mniej więcej od lat 40. zaczęto się skupiać bardziej na tym, ile kilogramów dziennie jest ktoś w stanie zebrać, ile kilogramów z danego hektara są w stanie zebrać, niż nad tym, jak ta herbata, jak dobra ta herbata może być. Więc jeśli pojedziecie dzisiaj do Gruzji, to ja odradzam wam kupowanie na bazarze herbaty, bo zazwyczaj to jest gówno. Znaczy nie dosłownie, ale to jest niedobre. No więc tak, teraz kilka numerków. Dzienny rekord w 1936 roku wyniósł 120,7 kg liści herbacianych zebranych przez jedną osobę w ciągu dnia. Możecie sobie wyobrazić, jak lekka jest herbata. 120 kg w ciągu dnia. To było zbieranie w mega szybkim tempie, ale też zbieranie bez patrzenia, czy to jest dobry liść, czy niedobry. Dalej idąc. Tatiana Czchoidze była liderką ekipy, która zbierała na jednym z pól w Gruzji i ona zebrała 11 tysięcy kilogramów na hektar w ciągu roku oczywiście. Czyli to jest po prostu kosmos. 11 tysięcy na hektarze. To jest dużo. Więc wraz z tym wszystkim, wraz z tymi wszystkimi wyścigami na temat herbaty, ta jakość gruzińskiej herbaty strasznie spadła. No i ludzie zaczęli tą herbatę po prostu hejtować w Związku Radzieckim. Ale nie mogli za bardzo na to narzekać, ponieważ gruzińska herbata odpowiadała za 95% herbaty dostępnej na terenie Związku Radzieckiego, więc wyobraźcie sobie teraz, jak mała jest Gruzja, a jeszcze w ogóle jak mały jest ten teren, gdzie herbata się wytwarza, czyli to jest nad morzem, i jak dużym terenem był Związek Radziecki. 95% zapotrzebowania herbaty na tym terenie zapewniała im właśnie Gruzja. Okej, to przejdźmy do liczb. Jak wyglądała ta produkcja herbaty? Bo powiedziałem wam, że obecnie produkuje się około 1,8 tony, 2 tony powiedzmy rocznie. W 1921 roku wyglądało to następująco, było to 550 ton herbaty. 20 lat później, czyli w 1941 roku było 51 tysięcy ton, w roku 1976 356 tysięcy ton herbaty. Bardzo ogromne liczby, tak jak powiedziałem, 95% produkcji na cały Związek Radziecki. Produkowano czarną herbatę, zieloną herbatę z dodatkiem tego, tamtego. Generalnie na przykład, bo też jest ciekawe, że zieloną herbatę się pije w Azji Centralnej, czyli Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, a wreszcie Związku Radzieckiego pito raczej herbatę czarną. Ale ta cała produkcja i tego była właśnie w Gruzji, więc i w Odessie, i w Samarkandzie, i we Władywostoku piliście zazwyczaj herbatę gruzińską. Niestety wraz z upadkiem Związku Radzieckiego wiele firm w Gruzji upadło, w tym też firmy herbaciane. Po pierwsze, że nie było już aż takiego zapotrzebowania, zaczęto sprowadzać herbaty z Indii, z Chin, w ogóle skądś indziej, oby nie gruzińskie, no bo te gruzińskie też zaczęły mieć bardzo słabą famę w latach 70-tych, 80-tych, kiedy ta produkcja bardziej polegała na masówce, wrzucaniu tam wszystkich po prostu, wszystkiego co było na polu zebrane po prostu do kupy, niż na produkcji jakościowego materiału. Więc z 65 firm herbacianych, które pracowały w Gruzji przed upadkiem Związku Radzieckiego, dzisiaj działają tylko 3 i one się w miarę utrzymują. Więc jeśli chcecie w Gruzji kupić herbatę, to raczej polecam pójść do supermarketu i kupić herbatę pakowaną, a nie kupować na bazarze od jakiejś sprzedawczyni, bo chyba że z litości, bo naprawdę nie oczekujcie dobrej jakości z tego. Na szczęście ten przemysł herbaciany w Gruzji zaczyna trochę odżywać, ale głównie za sprawą entuzjastów. To znaczy jest taka grupa, jak u nich czytałem, wyślę wam linka w ogóle w opisie. Są ludzie z Estonii, którzy stwierdzili, że się przeprowadzą gdzieś na wioskę do Gruzji, na jakieś wzgórza i tam będą sadzić herbatę i faktycznie to robią i sprzedają swoją własną herbatę. Więc jeśli jesteście znudzeni życiem, możecie pojechać do Gruzji, poczytać troszeczkę o uprawie herbaty i zacząć tę herbatę uprawiać, bo terenów jest bardzo dużo. Naprawdę, jeśli się jedzie przez Gruzję, przez te tereny głównie nadmorskie, to możecie po prawo, po lewo znaleźć byłe pola herbaciane, na którym dziko teraz rośnie sobie herbata i nikt o nią się w ogóle nie martwi. Więc
Pola do popisu jest dużo, jeśli jesteście herbatowymi czy herbacianymi, jesteście herbatnikami, to polecam ten teren. W każdym razie gruzińska herbata być może będzie odżywać i być może jeszcze usłyszymy kiedyś o tym, że gruzińska herbata jest dobra, smaczna. I może znowu, jak w 1900 roku herbata Lao Zhongzhao'a zdobędzie jakieś Grand Prix, złote medale i tak dalej. Kto wie? W każdym razie napiszcie mi, czy podobał wam się ten odcinek, czy próbowaliście kiedyś gruzińskiej herbaty i możecie mi napisać, jakie tematy was interesują, o czym byście chcieli, żebym nagrał filmik. Sprawdźcie też mój kanał ogólnie, zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Jeśli podobają wam się w ogóle tego typu rzeczy i uważacie, że moja praca zasługuje na jakieś docenienie, możecie też mnie wesprzeć na Patronite, za co będę wam ogromnie wdzięczny. Tymczasem zapraszam was do kolejnych odcinków, widzimy się już niedługo. Na razie. Cześć.